Witam Państwa. Występuję jako wideogaduła, także zapraszam tu. Czy jestem za in vitro? Uważam, to przyszłość. Tak, jest taki film Barbara, coś tam grała Brigida Bardot i chyba zapomniałem, druga aktorka francuska, gdzie miłość uprawiało przez dotykanie się palcami, ale potem zmienili zdanie i wrócili do normalnego sposobu uprawiania miłości. Także ja jestem za tym. Natomiast samo in vitro nie jest niczym złym. Jeżeli ktoś nie może albo nie lubi na przykład mieć dzieci, no to oczywiście problem polega na tym, żeby nie niszczyć tych zarodków powstałych. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, no, żeby to nie robić na koszt podatnika. No, jak ludzie podobno wydają majątki na dzieci, no to niech zamiast dać majątku, niech wydadzą 4000 zamiast majątku na zabieg in vitro. Nie widzę powodu, dla którego ktoś miałby za to płacić. Pytanie do Radia Erywań. Erywań brzmi, drodzy towarzysze z Radia Erywań, czy można zarazić się chorobą weneryczną na desce sedesowej? Odpowiedź w zasadzie tak, ale znamy przyjemniejsze sposoby. Czy nie żałuje Pan czasu, oto Krzysztof Skiba, względu na politykę, nie lepiej być zawodowym brydżystą niż nierozsianym politykiem? No nie, jeszcze jest szansa, że uda się uratować Polskę i Europę przed upadkiem. I jednak cała ta publicystyka, którą robię, no jednak no jest szansa. No jest 80% szans, że zginiemy, że lat 30 nie będzie Polski. Ale póki jest szansa, to trzeba ją ratować. Jako jedyny polityk jest Pan uczciwy, mówi Pan to, co myśli, ma Pan charyzmę. Dlaczego nie jest Pan przy władzy? Dlatego, że klasa polityczna wie, że jakbym doszedł do władzy, to pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to 80% tych łajdaków zamknę do kryminału, więc bronią się rękami i nogami, ośmieszają, nie dopuszczają do telewizji i tyle. Co sądzę o ruchu poparcia Janusza Palikota i jego postulatach? Czy zbyt odważne? Nie, banalne dosyć. Gdyby prawicą w Polsce był Korwin-Mikke, a lewicą Janusz Palikot i tylko te dwie partie się liczyły, to byłoby całkiem nieźle. Niestety oprócz tego istnieje banda czworga, która bardzo pilnuje, żeby coś normalnego się nie działo. Na co poza polityką Pan ma czas? Czy oglądam polskie filmy, w ogóle te filmy? Nie, bo to jest propaganda. Film jest po to, żeby grać na człowieka. Na przykład, jeżeli robią Panu filmy o karze śmierci, to zawsze będzie tak, że morderca jest niewinny, prawda? I to jest propaganda, którą się robi. Więc człowiek, który ogląda film dzisiaj, decyduje się, żeby oglądać propagandę polityczną. W pozornie niewinnym filmie. Nawet takie filmy dla dzieci MacGyvera. Też w co drugim filmie jest, że robotnicy strajkujący mają rację, prawda, takie lewicowe, ten. Czy nie Państwo zauważyli, był taki serial o takich lekarzach w szpitalu w Korei. On się nazywał, taki skrót jakiś dziwny. Było takich dwóch dobrych lekarzy, a jeden zły. To zawsze mówiono, że ten zły to jest republikanin. Państwo tego nie zauważają, to jest taka propaganda sączona po cichutku. I kto ogląda filmy, ten się naraża na to, że będą mu jeździli po mózgu i wpajali wartości, które są zupełnie nienormalne. Oczywiście są również filmy robione przez ludzi normalnych, na przykład Mel Gibson czy pan Clint Eastwood. Jakie jest moje miejsce w polskiej polityce? U boku Jarosława Kaczyńskiego? Dlaczego? No to ci panowie, to, że tak powiem, nie liczą się w polityce, to oni są tylko dobrzy w rozkładaniu pieniędzy podatnika. Ja mówię o prawdziwej polityce, czyli o decydowaniu o tym, jaka będzie Polska za lat 50, a nie o tym, kto wygra wybory w następnym roku. To drugie mnie znacznie mniej interesuje. Nie chciał Pani strony muzyki, w końcu nagrał Pan piosenkę z Krzysztofem Skibą. No tak, ale ja tam mówiłem, czyli rapowałem. Jeśli idzie o mój głos, no słuch to mam dobry, ale daleki od absolutnego, natomiast dzięki temu, że mam dobry słuch, to jestem nauczony, żeby nie śpiewać. A teraz jeszcze mi się pogorszyło to znacznie. Kiedyś śpiewałem jeszcze dość znośnie, teraz już nie. Regularnie czytam Pana felietony i odnoszę wrażenie, że Polskę opanował masowy spisek i skorumpowanie. Czy jest tak źle, czy jeszcze gorzej? W jakim ustroju żyjemy? Żyjemy w eurosocjalizmie, konkretnie. To nie jest opanował masowy spisek, tylko chciałem przypomnieć, że jak zapadło postanowienie, żeby budować trzecią RP, to pan generał Kiszczak takie polecenie dostał, zmontował tak zwany okrągły stół i tam to on dobierał ludzi do okrągłego stołu i dziwienie się, że wszyscy praktycznie to byli agenci generała Kiszczaka, jest bez sensu.
przecież gdybym ja dostał jako minister spraw wewnętrznych polecenie, żeby przekazać władzę opozycji, to oczywiście też bym przekazał swoim własnym agentom, bo tylko do nich miałbym zaufanie, prawda? Więc nie ma co się dziwić. To nie była żadna rewolucja, nic takiego. Było to po prostu przekazanie władzy agenturze bezpieki. I trzecia RP tym się różni od PRL-u, że w PRL-u bezpieka była kontrolowana przez PZPR. W tej chwili nikt nie kontroluje służb specjalnych, bo tam nikt. Teoretycznie istnieje Komisja Służb Specjalnych w Sejmie, ale żeby być członkiem tej komisji, trzeba dostać glejt od kogo? Od służb specjalnych. Dziękuję. I po prostu jest to utwór utworzony specjalnie i celowo po to, żeby można było kraść i służby specjalne rozkradają w tej chwili Polskę. Ja nie mam nic przeciwko temu, kiedyś jeszcze szefem tego był pan generał Dukaczewski. Ja wtedy mówiłem otwarcie. Panie generale, niech pan weźmie władzę, niech pan weźmie się odpowiedzialność, ogłosi pan dyktaturę i pan rządzi. A jak pan rządzi, przekupując ludzi, zastraszając, szantażując i tak dalej, to ja nie chcę takiej władzy. Niech pan rządzi. Niestety służby specjalne demoralizują Polskę straszliwie. Uważam Manuelę Gretkowską za babą chłopa, bo jest silna? Ma określone poglądy, ja sobie pomiatać? Nie lubię słabych kobiet. Ja nie uważam jej za babą chłopa, ja uważam właśnie za kobietę. Gdybym dostał ją w swoje ręce, jakby trochę młodszy, to bym z niej zrobił całkiem przyzwoitą kobietę. Asia Kraków nie lubi słabych kobiet. Nie rozumiem. Kobiety oczywiście walczą o swoje, to znakomicie walczą o swoje, ale używają zupełnie innych metod. Przecież pani Gretkowska nie ponosi ciężarów, prawda? Nie umie policzyć całki ani różniczki. Nie gra w szachy ani w brydża. Kobiety mają inne metody oddziaływania na świat. I myślę, że ona to robi, ale to nie przez politykę, polityka to jest dla mężczyzn zajęcie, ona to o wiele, Madame Pompadour się nie zajmowała polityką, a bardzo wpływała na los Francji. To jest właściwy sposób oddziaływania kobiet na politykę. Czy jestem romantykiem? Tak, oczywiście. Ciężko mi jest sobie wyobrazić pana z bukietem róż, kręcającego do stóp żony, ale może, no to dawne czasy, ale klękałem z bukietami róż nieraz w życiu. Ale od kiedy to robaty, to są bukiety róż. Można być romantykiem, nie znając w ogóle róż, albo odwrotnie. Można wręczać róże i nie być romantykiem. Twierdzi pan, że przeciętna kobieta nie interesuje polityką i powinna nam się dać prawa wyborcze. Nie zgadzam się. Jestem przeciętna i dobrze wiem, co się dzieje w polityce. Co jeszcze robi pan kobieta i co pan sądzi o płci pięknej? Bardzo podpisane urażona. Otóż droga urażona. Odebrałbym nie tylko kobietom zresztą prawa wyborcze. Chodzi o to, że oczywiście, że pani się zna na polityce być może, a być może lepiej niż przeciętny mężczyzna, a być może nawet lepiej niż... Tym niemniej większość kobiet się nie zna na polityce. A co jest celem wyborów? Żeby sobie pogłosować, czy żeby był możliwie najlepszy rząd? Niech pani powie, ile kobiet jest w pierwszej setce szachistów świata? Odpowiedź brzmi jedna. Ile jest kobiet w pierwszej setce brydżystów świata? Odpowiedź żadna. Jaki procent wynalazków dokonały kobiety? Odpowiedź 1,5%, z czego żadnego znanego. Nie ma nic zobaczyć, patenty. Patenty w Polsce jest 1,5% patentów jest udzielany przez kobiety. I to samo jest w polityce. Kobiety nie wpadnie na pomysł żaden w polityce, na ogół. I podam, nikt nie broni temu 1,5% być w polityce. Przeciwnie, mogą być wybierane. Ja nie chcę odbierać kobiecie biernego prawa wyborczego. Ja, każda kobieta, jeżeli chce, jestem zwolennikiem pani Bogazy Taczerowej na przykład, prawda? Wielkim. I kobieta, jeżeli ma zacięcie polityczne, a jest takich parę procent, to może w niej brać udział. Natomiast przeciętna kobieta nie powinna głosować, bo głosowanie to nie jest prawo obywatelskie. Głosowanie to jest prawo do zniewalania innych. A my mężczyźni gwałcić umiemy o wiele lepiej niż kobiety. Robimy to znacznie z większą wprawą, z wdziękiem. I dlatego, bo prawo, bo demokracja to jest prawo do gwałcenia obywateli. Na przykład większością głosów można odebrać mój majątek, prawda? Można, w tej chwili nie ma żadnego przepisu konstytucyjnego, który by zabronił większości uchwalić, że każdej kobiecie trzeba się ogolić na łyso, prawda? Jest to ogromna władza. I niestety mężczyźni, którzy są silniejsi, mają większe zdolności opanowywania się. Kobieta jak już wpada w szał, to już wali wszystko, a mężczyzna się na co na ogół panuje. O panu krąży, wiele pan kreuje, jak jest najbardziej komiczne, absurdalne. Pamięta pan panią Buonafiori? No, panią Buonafiori, panią Buonafiori, to ona pisze u nas.
Natomiast najbardziej śmieszna rzecz, która się zdarzyła w tej dziedzinie, to na jakimś, to w Kołobrzegu to było na spotkaniu, ktoś mi zadał pytanie, czy to prawda, że ma pan dwie żony. Więc się wściekłem i powiedziałem, że nie dwie, tylko siedem. I nie widziałem, bo nikt nie powiedział, że na sali była pani z papu. I podała to do papie i od tej pory przez najbliższe dwa miesiące na wszystkie spotkania w kraju pytano mi o te siedem żon. Każdy mężczyzna powinien umieć gotować. Co jest moją specjalnością, jak odwracać pan poleca. Nie wziąłem pieniędzy z żadnej restauracji, żeby ją polecać. Czasami jadam pod kogutem, pod złotym kogutem na Rakowieckiej w Warszawie. Restauracja ta ma taki piękny napis, za potrawy z grzybków płacimy z góry. Bardzo uczciwi ludzie. Natomiast ja nie umiem nic gotować, natomiast świetnie umiem smażyć różne rzeczy. Od gotowania to ja mam kobiety. Ja tylko smażę. 1, 2, 3, 4.